Dzień dobry, witam serdecznie, jestem Panku, a to jest Jedi Fallen Order. Nie wiem, czemu tak zaakcentowałem. Cieszę się, wiecie? Cieszę się, jestem świeżo po nagraniu ostatniego filmu informacyjnego. Mordę tam. No i po zapasach. Którego, jeśli nie widzieliście, to szczerze zapraszam. Dużo bardzo ważnych informacji tam udzieliłem. No i jesteśmy. Powracam w dolnym rogu ekranu, bo ochłodziło się trochę, zaczął padać deszcz. Ja mam też mniejsze wyrzuty sumienia, że siedzę i nagrywam, zamiast robić cokolwiek innego pożytecznego. Całkiem fajnie jestem oświetlony, muszę przyznać. Podoba mi się. Audio też tak narzekałem strasznie w poprzednim odcinku, tym dłuższym, że o, mikrofon coś zbiera, w ogóle tego nie słychać. No cóż, co mam wam powiedzieć? Czasami jak wchodzę na jakieś dziwne rejestry tylko, to AI twierdzi, że to jest hałas tła i mnie usuwa. Przykro mi z tego powodu, ale ogólnie jest całkiem nieźle. Dobra, co my tu mamy? Z wami widzę mam do pogadania, ale że to jest rzecz konieczna do zrobienia, czy niekoniecznie? Miej kala na oku. A dobra, takie pierdu. Dobra, bo ja tu mam pogadać z tym aktorem, co to zapomniałem jak się nazywa i zapomniałem tego sprawdzić. To jest jedyna droga, gdzie ja mogę sobie... A właśnie! Najważniejsza rzecz, bo mnie tak coś tchnęło. Gdzie to będzie? Ustawienia? Rozgrywka? Moi drodzy. Zmieniamy sobie poziom trudności na najwyższy. Haha, no tak, i bym nie zaakceptował, i by było, o, ale wyjdzie, no. I zobaczymy. Nie wiem, najwyżej zmienię, a może nie, a może będę się męczył, może będę się denerwował, a może mam w najbliższej przyszłości plan grać w Dark Souls'y i chcę się już przyzwyczaić do przegrywania. Nie wiem, nie mam pojęcia. Nie powiem wam tego, nie musicie wiedzieć wszystkiego, prawda? No, mam nadzieję, że się cieszycie. Aha, bo może... To nie wybrzmiało, ale ogramy Fallen Order do końca po prostu. Chyba, że gra się okaże słaba, ale no, na razie się nie zapowiada. Pewnie przez to nie przejdę, co? No. I co w związku z powyższym? Ten coś tu zeskanował, nie wiem czy to miało jakiekolwiek znaczenie, czy nie. A tu? Tu się odsu... Aha. No to nieważne. Co jest pewnie po drugiej stronie. Co? No właśnie. Tylko co on tam robi? Czemu on tam poszedł i jak on tędy przeszedł? Skoro tu ewidentnie potrzeba mocy Jedi, żeby przejść? Nie wiem. Nie mam pojęcia, zajrzyjmy może sobie tutaj. Jakieś części. O, wam też to wygląda na arenę do walki? Bo mi bardzo. Oj, tam znowu jest to coś, może w końcu się dowiem co to jest. Nie? Nic tu na mnie nie wyleci? Niemożliwe. A! Jak to nie? Jak to? O kurna. Jak to nic na mnie nie wyleci? Oczywiście, że wyleci na mnie. Bardzo, dobra. Z tym, teraz! A, umarłem. Z tym, jeszcze raz. A, umarłem. Nie, nadal żyję. Może przestanę chcieć z tym, jak jestem aktualnie atakowany. A, i umarłem. Ale to nic, nie denerwuję się, absolutnie się nie denerwuję. To była moja wina, bo robiłem głupie rzeczy po prostu. Pytanie, gdzie był checkpoint, bo raczej... Pewnie na początku tego odcinka, co? Mam prawo tak myśleć? Mam prawo tak myśleć i pewnie tak było. No to jeszcze raz, może tam jest gdzieś miejsce do medytacji, którego ja po prostu... Tu jeszcze gorzej niż na Zefo. Nie widziałem. Dobra, nie gadam z wami. Nie ma tu chyba żadnych questów pobocznych ani nic takiego, nie? Że coś muszę zrobić dla kogoś, bo coś tam. I coś za to dostanę. O, tu jest w ogóle jakaś małpa. Cześć, małpo. Okej. Okay. Tam gdzieś się nie maluje jakiś checkpoint albo coś, no bo jak ja tu mam do tego cholernego pająka co chwilę podbiegać, to... To też mi się trochę nie będzie chciało. Aha, no i czy wczytanie gry? Nie, jest cały czas wielki mistrz, dobra. A czy ja tam... No tam też nie przejdę, nie? No dobra, no może zabicie tego pająka, coś nam tutaj da. No to nic. Lecimy dalej. No, ten odcinek będzie polegał na... O, a czy jak w to nie wlezę, to... Okej. Okay. Ile prądu z siebie wykrzeszesz? Ten transformator pozwoli ci przeciążać obwody. Aha, i co nam to da? Jakaś informacja na ten temat? Co BD-1 teraz umie? Przeciążanie. Może teraz włączać i wyłączać urządzenia. Trzymasz się? Aha.
To dobrze. No to fajnie. Mogę się potem spiąć? O, mogę. Czekajcie, bo może ja tutaj zaraz, kiedy jest w pobliżu paneli, które można przeciążać lub wyłączać. Aha. Spróbujmy. Aha. Okej. Okay. No dobra. Tylko to jest pod prądem. Więc raczej po tym zjechać to nie bardzo. I mogę teraz tu wrócić. No dobra, ale mi nie o to chodzi. Mi trochę nie o to chodzi. Chyba, że muszę... Ha. Szczerze? To nie wiem, o co chodzi. Dobra, niech on to robi, bo on to może ewidentnie cały czas robić. Ja sobie tutaj czmychnę, bo tu widzę, dobra, że... robota. Aha. Dobra, myślałem, że mogę go tam do tego zaprzęgnąć po prostu. To w takim razie to jest teraz niepotrzebne. No dobra, ale nic. Ja zobaczę jeszcze, co jest tu. Aha! A możesz... Który... A, może tu jest w stanie to wyłączyć. No dobra, ale nieważne, bo teraz musimy wrócić z powrotem tam. Nie włazić w te pajęczyny na razie. Musimy wrócić tutaj, żeby on to przeciążył. Jeszcze raz, żeby to wyłączył po prostu, żeby przestał to przeciążać. Da radę? O, da radę. I teraz ja sobie tam przejdę i... I będzie cacy. No właśnie nie rozumiem, po co to miało być. Czy to takie po prostu... pokazanie, że tak można, czy... O! To gorzej, ale no to jest jedyna opcja w takim razie, jak ja mogę tam wejść, więc niech zrobimy inaczej. Niech on to przeciąży faktycznie. No bo po coś to musi być. Odpalaj to. Trzeba prądu. Jak to przyjedzie tu, to wyłączymy. No i teraz mogę sobie tu zjechać, ale to nadal mi nic nie da. No z tej strony nie, bo tu jestem, tu i tam jestem za nisko, żeby się tego złapać i wyjechać na drugą stronę. A nie mogę się za... Pokonanie pająka raczej nic nie zmieni. Ja chcę się tam dostać, no na bank to będzie... Będzie to jakieś wyzwanie. Bzyp, 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 bip, bip. Trzeba to przeciążyć. No przeciążyli, ale nic na to nie daje. No to sobie jeździ w tej z powrotem, ja się teraz tego nie złapię, bo mnie prąd porazi. Szczerze? To nie wiem, co z tym zrobić, chyba że coś takiego? Świetna akcja. I no nie, i tam nie przeskoczę. Dobra, dawać tego pająka. Tym razem nie ładować się w jego ataki. Trochę do tyłu. Dobra, pauza. Okej, okay. Tego, aj, tego nie widziałem. Czekaj. Potrzebuję pomocy. Okej. Okay. No i pięknie. No i jakoś poszło. Wyszok. To jest, moi drodzy, wyszok. Ale co z tym dziadostwem? To nie... Aha, dobra, no to musiałem sobie... Bo ja teraz nie wyjdę stąd. No tak. Wtedy umarłem, więc... Jakoś się tam udało wrócić na start. A teraz muszę to przeciążać, żeby sobie tę linkę tutaj przyciągnąć. Trzeba to przeciążyć. I żebym mógł wrócić właśnie. Ale jak tam wejść? Nie wiem, nie mam pojęcia, naprawdę. Chociaż tam jest minimalnie wyżej, ja się może tego nie złapałem porządnie, tak jak powinienem się tego złapać. No i może BD1-em da się jechać w górę. Coś tu mogę jeszcze zebrać stąd? Nie. Tylko po prostu za nisko skoczyłem i przez to się Karl tego nie złapał? Nie wiem. No nie. Ewidentnie nie. Dobra, nie wiem. Jak macie jakiś pomysł, co z tym zrobić, to... To możecie dać znać. Ja zabiłem pająka i... Trzeba prądu. I to mi wystarczy, ale spróbuję jeszcze otworzyć tamto pole siłowe właśnie z tamtej strony, bo to może jeszcze coś zmieni. Nie wiem, co by to miało zmienić, ale może coś zmieni.
Więc ten kawałeczek się wrócimy. Aha, to już jest zepsute, dobra. Cześć małpa. Więc tu się wrócimy. A, tylko czy ja tu wskoczę? No, powinienem. Albo i nie. To nie wiem, jak się tam dostać. Dobra, nieważne, idźmy, zróbmy coś w tym odcinku. Na razie tylko zabiłem pająka. A, tu widzę też ten panel. Czyli ja nawet nie byłbym w stanie nic zrobić bez wejścia tam. Tak? Bip, bip, bip. Trzeba to przeciążyć. Trzeba to przeciążyć. Dobra, dzięki. To było świetne. A jak? BD-1 jest niezastąpiony. Oho. O, będziemy się potykać chyba, co? Ajajajajajajaj. O! A jak ktoś ma jakiś pomysł, co mnie zabiło? Tam był jeszcze jeden, czy one wybuchają? Kurna, jestem na hita, nawet od robaczka. No to ładnie. To sobie... A, ten pająk. Dobra, tu mnie zapisało, mogę przeciążać, ale pająk jest niezrobiony jeszcze. Ała! Szybko! Kurna, czemu go tak odrzuca? Nie podoba mi się to. Dobra, dobra. Spoko, spoko. Ja za bardzo panikuję, nie? Zamiast po prostu go wyczuć, nie skakać jak kretyn, to jak tylko widzę, że się podnosi, to momentalnie zaczynam... Zaczynam odskakiwać jak debil. O, właśnie tak jak teraz. A to nie o to chodzi przecież, prawda? Dobra, nie mogę go odepchnąć, nic to nie da. Potrzebuję pomocy! O, coś takiego, nie? Ała. Bo on ma taką... Ała. On ma taką chwilę, zanim mnie rzeczywiście zaatakuje. I to jest moja chwila, żeby sobie po prostu od niego uciec. W sumie... Chyba bez sensu go zabijam, bo expa za to nie ma, nie można tutaj jakoś w nieskończoność tego farmić. Więc jak mnie za chwilę znowu zabiją robaki, to już nie będziemy tego robić. Pokonałem pająka dwa razy. On mnie też, więc jesteśmy na zero. To zdanie nie miało kompletnie żadnego sensu, ale... Aha, to jest teraz pozamykane, no dobra. Mógłbyś pomóc? Daj no styma i... No idziemy jeszcze raz na te robole. Czy one wybuchają właśnie, czy tam był jeszcze jeden, którego ja nie widziałem? To niby jest takie trochę przechylone, ale nie zamierzam ryzykować. Pokażcie no mi to, co się tu wydarzyło. No nie no, są dwa. No i ja je podziabałem, więc... Więc obstawiam. Aha! Wybuchają. Skurczysyny. Dobra. Dobrze wiedzieć. Aha, no skanuj, skanuj. Oczywiście, że tak. Co to są? Żuk ogniowy. Jezu! A, no tak, dobra, zapomniałem, że jak się spadnie na takich elementach, to... To nie trzeba powtarzać. No, cicho tam. Ja po prostu cały czas nie mogę wyczuć, czy mam trzymać A, wcisnąć A, co ja mam zrobić i tak dalej. No, a to jest ten wysoki poziom trudności, nie? To jest właśnie... Hej, rafineria żywicy Imperium na wprost. Po co Imperium potrzebuje tyle żywicy? Po co w ogóle żywica? Robią z niej groźną substancję i chcą szybko zwiększyć jej produkcję. Zatrzymajmy ich. Taki jest plan. Nie znamy ich zamiarów. Za bardzo się rozproszyli. Ta odzyskana mapa to dowód. Trzymaj, mały. Te rafinerie pełnią rolę obozów wienieckich. Wycinaczami odwrócimy ich uwagę. A ty weź miecz świetlny i uwolnij tych łukich. Potrzebujemy ich w walce z Imperium. Zrozumiałem. Uważaj tam na siebie. A, tak jesteś sprytny. Słyszysz? Chcę, żeby mu pomóc. Chodź, mały. Grappling hookiem sobie tutaj podróżował, a? Ty cwaniaczku. No dobra, to idziemy umierać. W
takim razie. Bo nic innego mi nie pozostaje. Jakieś miejsce do meditation. O właśnie. Chyba tu jest przede mną. Jak tylko minie nam cutscenka, to powinienem być w stanie sobie tutaj przemedytować. I chyba mam nawet jeden punkcik, więc jedziemy. Od tego sobie zaczniemy. Może zwiększę życie? Jednak coś tego jest. Jest to w ogóle coś takiego. Zwiększa maksymalne zdrowie. Odzyskuje dodatkowe zdrowie przy korzystaniu ze stymów. Umiejętności defensywne. Podczas sprintu biegu po ścianie odbija pociski. Aha, automatycznie. Dobra. A tutaj ta medytacja, co to jest? Zwiększa maksymalną moc. Może by się to przydało. Przytrzymanie pozwala odpychać. Zwiększa dystans pokonywany. Dobra, wezmę sobie chyba tę większą ilość zdrowia. To tutaj jest, nie? Zwiększa maksymalne zdrowie. Bo jak jestem na hita, nawet od robaczka, to może teraz będę na 2 albo 1,5. Zwiększono zdrowie. Dobra, fajnie. Odpocznij, żeby sobie stymy poodnawiać. Przydałaby się skrzyneczka w ogóle dodająca jeszcze jeden stym. Chociaż 3 to... Wydaje mi się, że chyba i tak dużo, co? Nie wiem, ile można mieć maksymalnie. No dobra. Powolutku. Szkoda, że nie mogę ich jakoś zaskoczyć, wiecie, podkraść się i tak dalej. O, tam z tyłu był jeszcze jeden. Wow, 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 wow. Ale jedną. Dobra, ty, nawet nie umarłem. No ale granatem to mnie zaskoczył. Mogłem go pewnie pchnąć w tamtych. I fajny by był efekt. Ale trudno. Co tu mamy? To zostało po Łukich. Mieli tu kryjówkę, kiedy walczyli z Imperium. Okej. I tyle. Trzeba naprawić co? Aha, bo to jest skrzyneczka rzeczywiście. No kurde, kiedy się nauczę robić te rzeczy? No strasznie dużo tu tych skrzyneczek. One są w ogóle na mapie pozaznaczane? Nie. Więc ja muszę pamiętać, gdzie one są. Szkoda, bo ja nie pamiętam takich rzeczy. A, co to za dźwięk? Do wszystkich jednostek straciliśmy kontakt z oddziałami na platformie towarowej 119 Greg. To jest strzelanie, okej. Niech coś go załatwi! Dobra, okej. A no tak. Będą mieć, ała, więcej życia. Jesteś za szybki. To może być case. Nie na tego się nakierowujesz, Kalu. A teraz w dodatku odzyskuję siły. Skomentował to, że się wyleczyłem? Chciałem, że tak będzie. Jezu, aż mi ich szkoda. Oni tu nie chcą być. No sorry, chłopaki, no co mam wam powiedzieć. Będziesz strzelał? Rzuć granatem, bo chcę spróbować go odepchnąć w twoją stronę. Nie rzucisz? Wiedziałem, że jest za słaby. Ty mnie tu w jakąś pułapkę wciągasz, co, kolego? Ja ci nie ufam. O ty! No właśnie, mówiłem. Dobra, Jedi, walczmy! Skubany mnie tu chciał, kurna, wepchnąć. A ty co? O, doskocz panie, doskocz. A to tu jest z tyłu, hopa. Aha, nic, po prostu jakbym zjebał to. To mogę se wrócić, dobra. Sprintuj, jakby zależało od tego twoje życie, bo trochę tak jest. Dobra, tu się odnowimy. Zrespi przeciwników, ale po drugiej stronie, więc może nie będą jacyś szczególnie upierdliwi. I co dalej, moi drodzy? Tu widzę kratki, po których mógłbym sobie skakać. No, ale faktycznie w którą stronę dalej, to nie wiem. Czy to taki checkpoint to był po prostu? Tu nie w hopsnę, tam nie w hopsnę. No, mogę się wrócić jedynie, ty to może taki po prostu tutaj był. Checkpoint i nic poza tym, a może ja powinienem przejść przez te drzwi, co tutaj były. Tylko teraz mam jeszcze znowu przeciwników do pokonania.
Mogłem sobie wziąć, kurna, to odpychanie większej ilości przeciwników. Co, ja mam tu przejść? No kurna, rzeczywiście, był wcześniej komunikat, żeby wcisnąć, żeby... O, dobrze, że zrobiłem checkpoint. Jedi, to po to się szkoliłem. A ja nie. To koniec. Dobra, trzeba go wyczuć najpierw. No. Stań i walcz. Przeklęte ścierwo. No, może coś w tym być, rzeczywiście. Chciałbym go skontrować. Chciałbym się nauczyć kontrować nieoczywistych przeciwników. Bo on jest nieoczywisty troszeczkę. Pewnie za chwilę będę ich spotykał na pęczki, ale... Póki co jest dość nieoczywisty. No dobra, no to mimo wszystko cieszę się, że tu zajrzałem. I że zrobiłem sobie tutaj tego checkpointa. No co prawda tych tutaj trzeba pokonywać teraz znowu. A no nadciąga. I ja też robię taki błąd, że ja cały czas się próbuję ruszać. Masz już dość? I chłop mnie atakuje. I ja go... Może i bym dał radę skontrować, ale tego nie zrobię, bo... No bo już odsunąłem mu się z drogi. I... Ała! To za mało, żeby mnie zabić! Przygotuj się na więcej! Wykończę cię! Dobra, kiedy indziej go skontruję. Chyba tu utknąłeś. Naprawię to! No naprawię, naprawię. Nie chcę takiego szturmowca! Musisz uwolnić łuk ich z cel! Nie zwlekaj, Jedi! Szyb otwarty! Leć! A myślę, że drzwi mi otworzy, że nie szyb. No dobra, no niech będzie. Szturmowiec czystki, brzmi groźnie. Ale poszło całkiem sprawnie, muszę przyznać. Nie mówię o tej pierwszej walce. Ta pierwsza była na wyczucie i ewidentnie go nie wyczułem. A w drugiej stwierdziłem, że już się nie będziemy bawić. No to będzie wesoło. Dobra, niech oni sobie radzą. Ale jest chłop z flamethrowerem, to mi się trochę nie podoba. Trzeba naprawić łącze. Oczywiście, że trzeba naprawić łącze. Ja bym go wziął na pierwszy ogień. Hehe, ogień. Bo wiecie, flamethrower. Byle nie popełnić żadnego błędu. Kto jeszcze? A, jeszcze jeden. Boisz się, że oberwiesz? Nie. Dobra, zbadajmy sobie pana flamethrowerowca. Szturmowiec ogniowy. Szturmowiec ogniowy, żuki ogniowe, wszystko to jest kurne ogniowe. Czy tu będzie przesmyk jakiś dla mnie? Nie, chyba. Tam gdzieś... Kurna, czemu to nie jest takie oczywiste, gdzie można iść? Tu się coś wydarzy? Nie, tu się nic nie wydarzy. Dobra, już widzę. Wiecie, krawędzie, po których można się wspinać, nie są żółte ani białe i to tak potem wychodzi. Takie niesnaski. Co tam robisz? Do tego podpiąć? Ua. Dobra. Wow. Aha, nie, dobra, okej. Myślałem, że gdzieś będę musiał tym pojechać. Nie miałeś pojęcia o tym przejściu, co? Chciałeś uruchomić wycinacz. No, chciał się pobawić, no, nie wolno go winić za to. Dobra, dużo przeciwników, okej, dziękuję za punkcik. Meditation, no, odpocznij, no czemu nie? Miałem tam minimalnie mało życia, jeszcze mam ten, punkt umiejętności, zaraz sobie tam zajrzymy, tylko sprawdzę, czy czegoś nie ma, co by mnie mogło interesować ewentualnie. Nie, dlatego wracamy tu. O, może oni się tam z ogniowymi żukami jeszcze postrzelają, będzie okej. Drzewko umiejętności, oczywiście. I wziąłbym sobie to faktycznie mocniejsze odepchnięcie. To jest tu, nie? Przytrzymaj, dobra. Bo może to być całkiem ciekawe, bo chyba na tego szturmowca czystki też... O, to ja poczekam. A dobra, już prawie nie żyję. Moje!
Nie kradnie mi kili. Wow, ale jebło. Rzucaj! Nie pozwolić mu odzyskać sił. No. No zabiję mnie. Dobra. Całkiem, całkiem. Jakieś miecze. W ogóle muszę sobie zerknąć na te miecze. Może coś ciekawego da się już tam stworzyć. No i co tam było? Zdobyto nowy materiał, nowy Dunium. Co, możemy coś tam? Może Gris z nich coś upiści. Ze szturmowców? Z pająka, to może jeszcze, ale... Że tak ze szturmowca? Opa! No ledwo. I hopa, to wygląda niepokojąco. No nie będę w to uderzał, ale... Ale gdybym mógł czymś rzucać, to bym to zrobił. Strzeliłem mi, rozmawiałem z kapitanem, nadchodzą. Zaczyna się! Przynajmniej mamy lepszą pozycję. Ojej. Kolejny wycinacz! Zgłaszam aktywny wycinacz w pobliżu celu. Potrzebne wsparcie! Przebija się i wszystko niszczy! A to wycinacze to nie są wasze? A nie, to jest chyba ten, co BD1 go uruchomił, tak? Co da się zrobić? Nie mogę go trafić! A żebyś wiedział. Trafić go wreszcie. Nie łapy cel. Dała mi się. Już czuć, że coś tu potrafię. Żyjesz tam jeszcze? Coś tu potrafię zrobić. Dobrze. Wezwania imperialnych są nadawane na całej planecie. Zaraz zginę pewnie w jakiś durny sposób, ale to nic. Dopóki się to nie wydarzy, cieszę się. Kurde, często tutaj nawet te checkpointy. Słowo. Czy to znak? Nie wiadomo. A tam? Mogę tam? Przeszedłbym se tam. No już tu jestem nawet. Świetnie. Myślisz, że powinniśmy to sprawdzić? Nie tak blisko. Ojej. Dobra. Chyba nieźle, co? Chyba nie najgorzej. Trzeba prądu. Trzeba prądu, ale do czego? Czy ja tu miałem iść? Ja myślałem, że tam mam iść, przez tamte drzwi, ale jest na czerwono, więc chyba są zamknięte. Znowu myślałem, że i robię coś dodatkowego, a ja musiałem to zrobić. A, blokowano skrót. O! O! No i prawie spadłem znowu. Co to jest? Aha, echo, dobra. Obroża niewolnicy Łuki. Ja tu nie będę, wiecie, jakoś specjalnie się... spuszczał nad eksplora... Ty, no ale tam to bym chciał być. Nad eksploracją. Co się uda znaleźć, to się uda znaleźć. Nie wiem, czy będę wracał tam do tych wcześniejszych miejscówek, żeby faktycznie czegoś poszukać. No bo chyba tylko z tymi mogę znaleźć, nie? No fakt, to jest dość Kurna, czy ja dobrze idę, czy znowu pobocznie jakoś, czy o co chodzi, bo... Bo już nie wiem, jak się tam na przykład dostać? No stwierdziłbym, że trzeba gdzieś tu próbować odbijać w prawo, na przykład. Strasznie tu gra klatkuje w tym lesie. A! Skubańce trzeba uważać. Nie no, wydaje mi się, że idę dobrze. Sprawdzę sobie mapę. Tylko na szybko. Przyszedłem stąd. Tam Kal mówił, że trzeba prądu. Tu w tym miejscu. A tu jest też jakieś... A nie wiem. Czy ja tu idę dobrze? Teraz to się zgubiłem w ogóle. Dobra, stąd przyszedłem. Okej, no to pójdźmy sobie tutaj na przykład. O, coś dużego. To on zionął ogniem?
oczy, widzi! Albo jakimś innym kwasem? No kurna, doskocz kawałek. No i skrzynka, której nie ruszę. Fidudidu? Co to jest? Slig! Zdobyto punkt, dobra. Ale ja nadal nie wiem, gdzie jestem i co tu robię. Chyba miałem tędy iść. Chyba tak. Ale jest coś latającego, nie podoba mi się to. To droga do Krainy Cieni? Jakoś da się przejść. Racja, nie przeszukamy całego lasu. Lepiej wróćmy do Sol. Aha, czyli to jest lokacja poboczna, tylko jeszcze jej teraz nie zeksploruję, bo czegoś nie wiem. No pewnie muszę się nauczyć mocy przyciągania, żeby odchylić tamtą kratkę, uwolnić to latające coś ku mojej zgubie. I dopiero wtedy będę w stanie tam przejść. O! Okej, okay, tego się nie spodziewałem, ale... Wyczuj echo, no ale to jest chyba jakieś potężne echo, co? Takie za punkt umiejętności, 2/3 esencja... A, to to! No to ja bardzo dużo takich rzeczy już ominąłem, zwiększających zdrowie. Niestety. Dobra, tu gdzieś... tam, po drugiej stronie jest ten. Mam nadzieję, że tam doskoczę. Trzeba się troszeczkę podreperować. To z respi tych szturmowców tutaj, no ale raz se poradziłem, to drugi raz też se chyba poradzę, nie? I umiejka od razu. No sypią się te punkty tu jak złe. Co prawda niektóre umiejki wymagają 2 punktów. Przytrzymanie spowolnienia, spowolnić wszystkich wrogów. Uuu, dobre, ale 2 punktów potrzeba na to aż. Więcej zdrowia. Nie, no to ja chyba sobie... Niby ciekawe, ale dobra, to ja sobie zachomikuję ten jeden punkcik w takim razie. Bo spowolnienie wszystkich dookoła to też jest rzecz, która może być bardzo przydatna. Dobra, to tu przejdziemy czy nie? Drzwi zamknięte z drugiej strony. A, to będzie skrót, dobra. No czyli musiałem tutaj iść. No dobra, no to jeszcze raz. Widziałeś, jak coś się tam ruszało? Wykryłem przyjaciela. Wszyscy trzeba muszą zginąć. Dobra. Bądźcie następni. Robi uniki. No robię, no co mam nie robić. Smooth. Tak samo jak wcześniej. Dobra. Gdzie Kalmu? Aha, on o tym, o tej śluzie tu mówił, że potrzeba zasilania. To jest winda. Zrobimy tu coś? Nie. Ewidentnie BD1 też nie ma odpowiednich umiejętności. Żadnej straży. No. Boss fight? Jakiś? Coś? Teges? Hej! Uwolnimy was! Nie jesteście sami! Odwiedziny nie pozwolone! Okej. Nieoczekiwany ruch. Ej! Kończę twoje życie. Serio? Skończyła? O kurwa, no to się nie spodziewałem. Myślałem, że tak tylko mówi. Nie sądziłem, że to była prawda. Okej, okay. No dobra.
Ale skontrowałem. Raz skontrowałem. Tylko się potem wpakowałem w wir ataków i nie zdążyłem uniknąć tego, wiecie, tego czerwonego ataku. A i tych jeszcze raz. Dobra, to no i tak już 35 minut. To droida strażniczego sobie pikniemy na początku następnego odcinka. Na dzisiaj to tyle. Mam nadzieję, że się cieszycie, że jednak dotrwamy do końca. Dzięki za oglądanie i trzymajcie się. Hej, pa.